Ocyk. Cześć. Trudny czas przed nami i za nami. Trudne czasy wymagają trudnych decyzji, też trudnych rozmów. Kiedy było dobrze, uśmiechaliśmy się nawzajem do siebie, wszystko było fajnie, a potem jest najlepszy czas w życiu. Ludzie są szczęśliwi, ale nie zawsze życie wygląda tak, że wszyscy są szczęśliwi, ktoś zawsze będzie zadowolony i chciałem się z wami porozmawiać od serca, to co czuję, co myślę wielu z was, co myślę o drużynie, co myślę o sytuacji, w której się dzisiaj znaleźliście. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taka, że czy wszyscy mają świadomość, w którym miejscu jesteśmy? Chodzi mi o klub. Dziś sobie pracuję od ponad roku, jestem przekonany, że tak, ale mam wątpliwości do tych, którzy przyszli do mnie. Czy oni sobie zdają sprawę, do jakiego klubu trafili? Każdy z tych zawodników, który tutaj do nas doszedł, każdy, który przyszedł przede mną, tak samo jak ja przyszedłem, trafił do lepszego miejsca niż był wcześniej. Ja bardzo ciężko pracowałem, żeby być w tym miejscu. Wiem, czym jest Legia, wiem, czym jest historia tego klubu, wiem, czym jest Warszawa. Wiem, że Warszawa kocha zwycięzców, ale też kocha bohaterów. Kocha ludzi, którzy grają na Legii z poświęceniem. I ci, którzy trafiają do Legii z polskich klubów, mają tego świadomość. To jest marzenie każdego piłkarza, każdego trenera, nie każdy o tym głośno mówi. Ale ci, którzy trafiają za granicę, nie mają do końca świadomości, do jakiego klubu trafimy. Warszawa kocha, jak się wygrywa, ale Warszawa też potrafi nienawidzić. Nienawidzi słabych. Ale nienawidzi słabych nie dlatego, że ktoś czegoś nie potrafi, tylko że ktoś czegoś nie chce zrobić. I musicie mieć świadomość tego, że to, że przegraliśmy 6 meczów na 9, a w poprzednim sezonie tylko za mojej kadencji 2, bo przyszedłem, były już 2 porażki, 2, to nie dzieje się w przypadku. Każda sytuacja ma swój początek, od czego się to wszystko zaczyna. A zaczyna się od podejścia, od głowy. Wszystko zaczyna się od tego. Ile chcesz dać drużynie, jak chcesz się poświęcić, czy akceptujesz swoją sytuację, czy nie akceptujesz swoją sytuację i w jakim celu tu przyszedłeś. Jest wielu młodych zawodników, którzy zaczynają swoją karierę, znajdują się w fantastycznym miejscu, mają idealny start do kariery, mogą osiągać wysokie cele sportowe, finansowe i ustawić sobie życie dla siebie i dla rodzin i na pewno z tego korzystają, ale jest wielu też takich zawodników, którzy tego nie doceniają. Przed meczem gratulowałem Arturowi Jędzy, naszemu kapitanowi, 300 meczów w Legii. Widzicie, to jest 300 meczów w Legii? Nie wiem. Gdybyś miał, chciałbym zapytać jedno słowo, czy wszystkie były mecze idealne? Powiedziałbyś nie. Czy przeżywałeś trudne momenty w karierze, tutaj przeżywałeś? Byłeś odsuwany, pamiętam jeszcze ja, do rezerw, grałeś, nie grałeś, ale zagrałeś 300 meczów w najlepszym klubie w Polsce. Czy możecie mieć jakieś zastrzeżenia do podejścia, która, jeśli chodzi o mecz, czy on czegoś nie zrobił, o co go prosiłem, on może popełnić błąd, każdy popełnia błąd, ale nigdy czegoś nie zrobił przeciwko drużynie. Nikt. Czy grał, czy nie grał, odsuwany był. Zawsze bardzo chciał, zawsze chciał pomóc, zawsze chciał pomóc sobie. Tak jest, nie zawsze. Mylę się? Było. Wszystko. Taka była. I chłopcy, ja nie oczekuję, że każdy z was będzie jedną. Każdy ma inne cele, każdy jest w innym miejscu kariery. Każdy przeszedł swoją drogę, żeby być w tym miejscu. Ale dzisiaj tworzymy drużynę. Drużynę tworzą, mówiłem wam o tej obrońce, że nie ważne tylko jest to, co z przodu jest na obrońce. Ważne też jest to, co z tyłu. Drużyna to jest jedna całość, a dzisiaj tej całości nie ma, panowie. Jesteśmy obrączką. Wiecie dlaczego? Bo ja to czuję. Ja już przez swoje lata pracy, ja mam więcej lat przepracowanych w piłce niż Ernie Malano. Ja ponad 20 lat pracuję w piłce na tym najwyższym poziomie. Ernie ma 20 lat. Pracuję, bo Bóg siedzi przede mną. To pomyślcie, ile to jest doświadczenie. Jędza ma 300 meczów rozegranych w Legii, a ja mam 20 lat pracy. Wiecie, ile to jest 20 lat pracy? Kasper, ile masz lat? 19. Gdzie jest Czarek? Ile masz? Jeszcze 19. To ja mam rok więcej. Ja już wiele sytuacji widziałem. Nie mówię po to, żeby komuś sprawić przykrość, tylko mówiłem o swoich doświadczeniach, swoim przeżyciu. Ja pracowałem, to jest moja 11 praca. Średnio licząc, po 30 piłkarzy w drużynie, do tego reprezentacji i tak dalej, to ze 400 piłkarzy się robiłem. Wiecie, ile mam w domu zajmujących 400 piłkarzy? 380. A 20 wiecie dlaczego ze mną ma problem? Bo ja od nich wymagałem więcej niż oni się nie dać. I ja chcę pracować z takimi ludźmi. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy wszyscy dorośli. Nigdy nie było nie powiedziałem, że musicie coś zrobić dla mnie. Macie wygrać Gdańsku, macie wygrać z Lechem. Nie, nigdy tego nie powiem. Gracie dla siebie. Gracie dla siebie, dla swojej przyszłości, to jest was zawsze. Jeśli wy będziecie tak do tego podchodzić, będziecie robić postęp. Jeśli wy będziecie chcieli grać dla mnie, dla Radka, dla Konrada, tutaj widzę tak, kto się robi, Ricardo,
To nic z tego nie będzie. Ja się dla siebie wierzę, kolejna siła. Ale żeby to zrobić, trzeba się poświęcić. Postęp żąda ofiar. I ja się nie boję kogoś poświęcić z was, żeby dużo dobrze funkcjonowała. Nie jest miło kogoś posadzić na ławce. Powiem na przykład Ernesta. Wchodzi w Moskwie z Kasi. Byli mają na mecz w weekend. Dwa tygodnie później jest mecz z Lesem. Ile ja nie minut zagrał? Pamiętacie? Lester? Ale tyle zagrał. Podchodzę do niego i mówię, Ernie, sorry, mówię, nie było możliwości, żebyś szedł. A on mówi, że don't worry, coach, a ja understand the situation, on mówi, nie? Miał zły oczak, ale ja rozumiem sytuację. Później się okazuje, przypadkowo spotkał się z swoim menadżerem, z którym wcześniej się spotkał też mój przyjaciel Marek Szpikarski w hotelu i menadżer jego mówi tak, że Ernie jest szczęśliwy w Legii. Ernie jest szczęśliwy w Legii, on wie, że dostanie swoje szanse, on ciężko na to pracuje i on jest szczęśliwy w Legii, pomimo tej sytuacji, że się nie zagra. Później przychodzi Ernie, rozmawia z Picario i też żadnych pretensji nie ma. On rozumie sytuację. A wiecie, co jeszcze mi utkwiło, tak się skupiłem na nim, bo to jest fantastyczny chłopak, który będzie grał w piłkę. Przyjeżdżamy z Estonii, pamiętacie, wygraliśmy tam 1-0 po ciężkim meczu, awansowaliśmy już do konferencji. Siedzę w pokoju, pamiętam, ciepło było, strasznie ciepło było. Siedzę w pokoju, patrzę, że ktoś tam ustawia piłki na środku, jakiś bramecznik mały ustawia, strzela. Na naszym boisku, mówię, to ktoś od nas. I tak daleko patrzę, trochę ślepy jestem, ale patrzę, mówię, Ernie. I chyba Kosti był jeszcze, Kosti był z nim. I słuchajcie, to był sierpień wtedy, tak? To był sierpień. I patrzę, mówię, taki fantastyczny chłopak. Wszyscy się rozjechali do domu, wczoraj pojechała z lotniska, bo było już wolne i tak dalej, a on przyszedł i trenował. I spotkała go nagroda. Zrobił nam mecz w Moskwie, ale zarazem otrzymał dosyć karę, nieświadomą karę, bo nie zamierzoną, że nie zagrał w meczu z Leicester. I teraz miałem olbrzymią satysfakcję, że mogę znowu stawić od początku z Napoli, bo on na tą szansę zasłużył. I mam taką satysfakcję olbrzymią, że chłopak tak podchodzi do zawodu. Dlaczego mówię o nim akurat? Może bym troszeczkę być dziwnie w tym momencie, ale pokazuję wam przykład chłopaka, który wie, co chce w życiu osiągnąć. Chłopaka głodnego, który chce coś w życiu osiągnąć. Ma potencjał, jest świadomy tego potencjału, ale też chce ciężko pracować. Ilu z was może tak powiedzieć o sobie, że akceptuje sytuację, w której się znalazło? Chodzicie, pierdolicie, w prawej, z lewej strony płaczecie menadżerom, nie przychodzicie na treningi, spóźniacie się, nie jesteście w 100% skoncentrowani. Na pewne rzeczy małe przymykowo, ale jak te rzeczy się odbywają na górze, muszę o tym z wami rozmawiać. Będę z wami szczery, będę wam mówił rzeczy, które wam się mogą nie podobać, ale które czuję. Dlatego wam powiem, co mówię. Jeszcze raz. Legia to jest klub, marzenie dla każdego zawodnika w Polsce i wielu piłkarzy, którzy przychodzi do Legii. Nie przychodzicie z Liverpoolu, z Bayernu, nie wiem, z Newcastle, z Szalem, czy z Tottenhamu. Przychodzicie z mniejszych klubów do większego. Z całym szacunkiem. Kasi przyszedł z Dynama Zagrzeb, potężny klub, fajny, ale nie był tam osiczem. Był z innym osiczem. Trafił do dużego klubu, ma szansę się pokazać, może być fantastycznym piłkarzem, a przyszedł do dużego klubu, ale trafił do potężnego klubu w Polsce. I musicie mieć tego świadomość, że przyjście do dużego klubu. W swoich klubach często od was się skład zaczynał. Nie wiedzieliście, co to jest rywalizacja. Dlaczego polscy piłkarze mają problem na zachodzie? Bo nie wiedzą, co to jest rywalizacja. W Polsce, jak ktoś ma talent, odrobinę talentu, to zawsze się go promuje. Dlaczego? Żeby go sprzedać. On nie wie, co to jest rywalizacja. Poszedł Puchacz do Unionu Berlin, zobaczył, co to jest rywalizacja. Poszedł Paweł Wszołek, bo tam by się bardzo przydał, nie ma go, do Unionu, zobaczył, co to jest rywalizacja. Pamiętacie, jak rzucał koszulką tutaj, kopał drzwi i tak dalej, bo w którymś momencie go musieliśmy zmienić. A tam się uczysz czegoś danego. Tu też jest rywalizacja. Musicie wiedzieć, że każdy, kto przychodzi do Legii, do dużego klubu, ma satysfakcję finansową, kibicowską i mnóstwo innych rzeczy, ale jest rywalizacja. Tu nikt nikomu niczego za darmo nie da. Co myślicie, że ktoś przyjdzie, będzie 5 minut w klubie i w ogóle jego się składu nie zaczyna? A co mam powiedzieć jeszcze? Mladym nowym język, tym, którzy dla mnie to zrobili już w życiu? Powiedzisz, że sorry, kurde, jak będziesz lepszy od nich, będziesz grał od razu. Nie będę miał wątpliwości. Ale jak jesteś taki sam, albo jeszcze potrzebujesz czasu na adaptację, to nie będziesz grał. Jeśli tego nie zrozumiesz, to nie będziesz grał. Tyle. Takie jest moje odczucie. Ja jestem fair wobec nich. Napisałem sobie dużo rzeczy, które chciałbym wam powiedzieć. Wczoraj, podobnie jak wy, byłem zmęczony po meczu i psychicznie, i fizycznie. Poszedłem się zdrzemnąć, włączyłem telefon, włączyłem o 20 dopiero telefon, bo się obudziłem. To jest pierwszy SMS od Kamila, że Czelhaka nie chce grać w rezerwach.
Następny Rusyn się rodził. Kim jest Chilhaka? Kto słyszał o nim wcześniej? Oprócz Jurgena, kto jest jego kolegą? Słyszałeś Kasperowi kiedyś, czy nie? Mike, słyszałeś o nim? To twoje opowieści słyszałeś, nie? Ja też nie słyszałem. Na pewno jest utalentowany chłopak, mógł mi dać piłkę, ale potrzebuje czasu, tak jak większość młodych zawodników, żeby wejść na wyższy poziom. Jeśli ja wysyłam go tydzień temu do rezerw po to, żeby zagrał tak jak wielu was, Kosti przyszedł tą drogę, żeby zagrał i on w tym meczu rezerw gra średnio, powiedziałbym, że tutaj mogła być średnio, niczym się szczególnie nie zrobił. Jest mecz dzisiaj o 14 w Warszawie. Po to chciałbym, żeby zagrał w czwartek w pucharze i on mówi, że nie chce grać. To ja nie mogę kontaktować. To powiem wam jedną rzecz. Będę tu dzień, miesiąc, rok, albo 5 lat. Ile bym zagraczał haka u mnie z takim podejściem? Zero. Nie poświęcę żadnego z was, który robi wszystko to, co ja chcę, kosztem zawodnika, który nie robi tego, co ja chcę. Wyobraźcie sobie, że kierowca autobusu albo samolotu mówi, że ja ci nie idę do pracy. Ludzie wszyscy czekają na lotnisku, na peronie, na autobus, na samolot, a kierowca mówi, że pierdolę nie przychodzi. Wyobraźcie sobie to? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że z lekarzem, o czym dzisiaj w chwili porozmawiałem, że umawiasz się na 11 na operację na otwartym sercu i lekarz nie przychodzi. Zaspał, godzinę zaspał. I nagle wpada, zaspany, nie brzuch i wyciąga serce i zaczyna go. Chcielibyśmy być operowani, albo ktoś z was bliskich, żona, syn, córka, mama, tata, chcielibyście być operowani przez takiego lekarza? Nie. Przecież doktor mówi, że czasami na bani lepiej operują, tak powiedział. A to element jest, chłopaki. Nikt by nie chciał być. Tak samo jest z piłkarzami. Czyli ja mam ufać zawodnikowi, który zasypia o 11 na trening. Siedzimy tu, czekamy, nie ma Machira przed Lechem, dwa dni przed meczem. Ja mam takiemu zawodnikowi ufać? Wy macie mu ufać? Chcecie mu poświęcić swoją karierę? Co trzeba zrobić, żeby obudzić się o 11 następnego dnia? O której się trzeba położyć? Myślisz, że jak się położysz o 22, 3, to będzie spał 14 godzin? Nie da się. Ale jak się położysz o 5, to się da. To się da. I to jest profesjonalizm, chłopaki. To jest profesjonalizm. Na tym polega profesjonalizm. Nikt tu nie trafił, panowie, jeszcze raz mówię, z Bayernu, Monachium, ani z Liverpoolu. My jesteście w fantastycznym miejscu, żeby zrobić karierę, ale jak tego nie będziecie robić profesjonalnie co dzień, jak będziecie myśleć tylko o tym, że jesteście piłkarzami wtedy, kiedy wychodzicie na boisko, to jest za mało. Musi o tym pamiętać. Chłopaki. O Jurgenie powiedziałem, profesjonalizm, Emreli i grupa bankietowa. Słuchajcie, Warszawa kocha zwycięzców, Warszawa kocha bohaterów. Poczytajcie sobie, czym jest Warszawa, dla tych, mówię, nowych zawodników, którzy tu przyszli. Historia Warszawy, idźcie sobie zamiast do agentów, gdzie łazicie, wszędzie się szlajacie po Warszawie, idźcie sobie do Muzeum Powstania Warszawskiego, zobaczcie sobie kilka historycznych miejsc, zobaczycie, czym jest Warszawa. Warszawa kocha piłkarzy? Warszawa uwielbia Legię, ale Legię zwycięską. Warszawa nie kocha przegranych. I wy, mówię o grupie bankietowej, jeśli cokolwiek robicie i przy okazji Legia wygrywa, wszyscy przymykają oko. Choć tak nie powiem, że jesteśmy przemytają. Ale jak jest źle, jeśli przegrywamy 6 meczów z 9, to Warszawa otwiera szeroko oczy. I wszystkie wasze występki, Tindery, imprezy, wszystkie inne rzeczy, które się dzieją wokół was, to wszystko trafia do mnie. Ja świadomie pewne rzeczy nie ruszam, bo nie chcę ignorować wasze życie prywatne. Każdy ma swoje cele. Ale panowie, jeśli to przeszkadza, żebyśmy wygrywali, to ja o tym wam mówię uczciwie. Pamiętajcie, że cokolwiek zrobicie w Warszawie, Warszawa ma 2,5 miliona mieszkańców, to Warszawa jest duża dla małych ludzi, którzy normalnie żyją, ale jest mała dla takich jak wy, których wszystkich znają. Wasze twarze są wszędzie rozpoznawalne. Nie tylko telewizja, billboardy i tak dalej. Was wszyscy znają. Czy macie tego świadomość, czy nie? Wszyscy was znają. Jeśli ty słabo grasz, to Warszawa żyje twoją grą. Warszawa żyje. Wiecie, ile ludzi się martwi naszymi słabymi wynikami? Nie tylko my, tak jak tutaj siedzimy, nie tylko nasze rodziny. To są setki tysięcy ludzi. Z 2 milionów w Warszawie 1,5 miliona kibicuje Legii. Małych, dużych i tak dalej. I my im zadajemy ból swoją postawą. Ale my im zadajemy ból nie dlatego, że Emre nie trafił głową w bramkę z Lechem Poznań i o to mam pretensje, że ja o tym mówię. Jeśli mnie dziennikarz pyta, co było kluczowym momentem, czy kluczowym momentem było to, że Emre nie strzeli bramki przez 0-0, tak, to był kluczowy moment.
I gość przychodzi do mnie przez 3 miesiące, przechodzi koło mnie, przychodzi, wita się, pije kawę, ze mną herbatę, rozmawiamy i tak dalej. I nagle wchodzi na stołówkę, ja siedzę, przechodzi obok mnie jak koło cienia, idzie raz, drugi, trzeci, unika mnie. Ja ci nic nie zrobiłem stary. To ty mi coś zrobiłeś jako drużynie, bo nie wykorzystałeś sytuacji. Ale ja to akceptuję, bo to jest piłka. Nie strzeliłeś bramki głową ze Spartakiem, nie strzeliłeś bramki z Jakowem, nie strzeliłeś z Lechem, bo po prostu masz dużo do poprawienia, jeśli chodzi o uderzenie głową. I to jest element, na którym musisz pracować. Jeśli dołożysz do tego ciężką pracę nad tym elementem, to takie sytuacje będziesz wykorzystywał. Za rok będziesz strzelał z tych sytuacji 5 bramek, z 3 sytuacji 6-5 bramek. Ale jeśli ty się obrażasz, płaczesz później, dochodzą mnie do głosy, że żyjesz w ogóle innym życiem niż ja bym chciał i tak dalej, masz wszystko inne na głowie, ja się nie boję tego powiedzieć. Ja mówię uczciwie, ty przyjechałeś król Azerbejdżanu. Dla mnie jesteś tak samym zawodnikiem jak ty, jak wszyscy jedni. Wszyscy jesteście na mnie ludzi, panowie. Pomimo, że ktoś jest wysoki, gruby, chudy, mały, rudy, nie ma to znaczenia. Dla mnie wszyscy jesteście tacy sami. Jak dobrze grasz, ja się uwielbiam. Jak nie grasz dobrze, to ja mam do ciebie pretensje, że nie robisz tego i tak dalej. Będę miał zawsze pretensje, jak nie wrócisz na pozycję do Mladena, mówiłem, ale nie chcę, żebyś opierdalał ludzi. Wróć na swoją pozycję, drużyna pomoże tobie, ty pomożesz drużynie. Tak jest, panie? Były lepsze, gorsze momenty z tobą, ale jestem fair, przychodzisz, rozmawiasz ze mną i rozmawiam. Nie jest tak, że jak cię opierdolę, to unikasz chodzić kanałami, żeby się ze mną spotkać. To jest dziecina, to jest profesjonalizm. Pomyślcie, jak pójdziecie do innych klubów, jak będzie rywalizacja, pomyślcie, co was czeka. Bayern i Barcelona mają takie słynne hasła, cały świat zna. Mia san mia. My to my. My tak samo jesteśmy to my. Legia to jest Legia. I muszą być legijne standardy. My tych standardów nie będziemy zaniżać do najsłabszych. My te standardy będziemy z każdym dniem podnosić jak najwyżej, bo my to my. Nie będziemy szli do dołu, tylko będziemy szli do góry. Jeśli chcesz grać w Legii, to musisz wiedzieć, że jak się do kiba idzie, to się wodę spuszcza, że jak przychodzi się na stołówkę, to się wita, że trzeba być dla siebie miłym, trzeba sobie pomagać nawzajem. Legia. Coś więcej niż klub. My to my. Barcelona, my coś więcej niż klub. My tak samo jesteśmy coś więcej niż klub. I tak musimy do tego podejść. Chłopcy, trudne sytuacje wymagają trudnych decyzji. Po treningu dzisiaj ogłoszę, kto pojedzie na mecz do Piasta. Będą niespodzianki, ale jestem świadomy tej niespodzianek. Chcę wziąć z sobą zawodników, którzy idą ze mną na wojnę, bo to będzie wojna. I wszyscy mają wycelowane lufy na samą stronę. Nie w moje plecy, tylko w stronę przeciwnika. I tak ich wezmę, okej? Okay? Ja za niestety nie pojedziesz, chyba że chcesz jechać. Chciałbym, żebyś powiedział. A wszyscy panowie wezmą karabiny, nie będą karabiny na kulki takie papierowe, tylko ostra amunicja, ale wszyscy będą celować to samo miejsce. Ci, co nie celują moje plecy, zostaną w moim miejscu. Okej? Dziękuję.